nietypowo, bo w Barczewie piłkarki z Tonudo Olsztyn rozegrały spotkanie z Olimpią Olsztynek. Mecz pierwotnie miał odbyć się w maju. Lider trzeciej ligi kobiet, grupy warmińsko-mazurskiej, wygrał gładko z szóstym zespołem w tabeli, bo aż 4-0. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie spotkania. W 11 minucie na listę strzelców wpisała się Aneta Wasilewska. Na 2-0 podwyższyła debiutantka Daria Augustyniak. Minutę później trzecią bramkę dla Dumy Warmii strzeliła Paula Zawistowska. Aneta Wasilewska najpierw otworzyła wynik, ale i też ustaliła rezultat meczu, zdobywając czwartego gola na 6 minut przed końcem pierwszej połowy. Ta sama zawodniczka w 47 minucie nie wykorzystała rzutu karnego. Pomimo wygranej po meczu trener Marek Maleszewski narzekał na brak skuteczności, a także na niedokładność w grze. Walczące o awans do drugiej ligi zawodniczki z Tomilu mogą znacząco przyczynić się do realizacji swojego celu, jeśli 17 kwietnia wygrają na wyjeździe z wiceliderem trzeciej ligi Wiktorią Bartoszyce. I mały postscriptum. Zawodniczki Marka Maleszewskiego zagrały w Barczewie, gdyż w Olsztynie nie było wolnego boiska. Czy to nie wstyd dla miasta, że drużyny ze stolicy województwa muszą jeździć po okolicy, aby rozegrać mecz?